Szanowni Państwo, pragnę przywitać na naszej uroczystości podpisania umowy na budowę Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu wraz z JRG nr 1 naszego szefa, kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego, nadbrygadiera Jacka Kaczmarka. Witam, szefie. Dobry. Chciałbym przywitać, niestety nie mogła być z nami pani minister, ale jest z nami nasza przyjaciółka, pani Magda Cieśla. Jest to osoba, która reprezentuje panią minister Annę Gębicką. Witam pana prezydenta miasta Grudziądza Macieja Glamowskiego wraz ze skarbnikiem. Witam serdecznie. Witam przedstawicieli konsorcjum firm Cabo i Dolmar, pana Grzegorza Jasińskiego. Witam serdecznie. I witam bardzo serdecznie. A przepraszam, jeszcze zapomniałem o naszym inwestorze, kierowniku budowy. Witam pana Tomka Mądrego serdecznie. I witam osoby, które bardzo przyczyniły się do tego, aby ta inwestycja przebiegła zgodnie z prawem. My się przygotowywaliśmy prawnie, ale jest jeszcze coś takiego jak doświadczenie. I to doświadczenie, skorzystaliśmy z doświadczenia pracowników miasta. Dziękuję panie prezydencie, że wydelegował pan ze swoich zasobów pracowników osoba pani Moniki Bojarskiej, pana Piotra Jagodzińskiego. Dziękuję, proszę, bo się znamy też prywatnie, się okazuje. Byliśmy razem na nartach kiedyś. I pana Radosława Sucha. To są osoby, które przeprowadziły nas przez zagmatwany system zamówień publicznych. W naszym przypadku były to zamówienia publiczne europejskie, więc jeszcze większe wymagania. I tu potrzebowaliśmy pomocy i te osoby bardzo nam pomogły. W związku z powyższym chciałbym podziękować, wręczyć pamiątkową płytkę pani Monice Wojarskiej. Bardzo, bardzo. Dziękuję. Dziękuję pani Monice. Dziękujemy. Brawa do pani. Za tą pomoc. Dziękuję bardzo. To były osoby, słuchajcie państwo, które o każdej porze dnia i nocy odbierały od nas telefony, jeżeli mieliśmy taką potrzebę. Dziękuję bardzo. Pan Radosław. Również panie Radku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, teraz nastąpi podpisanie. Proszę bardzo. Którzy bardzo, bardzo dużo pracy mieli w osobach stojącego tutaj mojego zastępcy Tomka Zdrojewskiego, dowódcy JRG 1 Pawła Kongola, naszego kwatermistrza Błażeja Zdrojewskiego oraz nieobecnego tutaj wśród nas Pawła Stachowicza, który dzisiaj akurat ma inne obowiązki. No i dziękuję bardzo naszej nowej głównej księgowej, która nas tutaj wspierała swoją wiedzą finansową. To wielka chwila, tak? Wielki kolejny etap, który mogliśmy dzisiaj zrealizować. Małymi kroczkami zbliżamy się do rozpoczęcia inwestycji. Dziękuję tutaj właścicielowi firmy, jeszcze raz powtórz się nazwę? Dolmar. Tak, za to, że podjął się tego wyzwania, bo wiemy jak rynek dzisiaj funkcjonuje, tak, w szczególności rynek budowy. I no, liczymy na dobrą współpracę i sprawne przeprowadzenie całej procedury budowy. Szanowni Państwo, no, nawiązując do tego wcześniejszego wydarzenia, podziękowania dla tu naszych wspaniałych koleżanek i kolegów, którzy zaangażowali się w pomoc prawną i organizacyjną, żeby przeprowadzić proces zamówienia publicznego. No, powiem tak, powiem szczerze, no, my strażacy znamy się na gaszeniu pożarów, znamy się na wypadkach, różnych zdarzeniach, tak, w szczególności na ratowaniu.
No i bardzo jesteśmy szczęśliwi, że w tym momencie ktoś może nas ratować w tej skomplikowanej procedurze zamówienia publicznego, objętego już tą europejską normą. Ja powiem, no Komenda Wojewódzka ma większe doświadczenie, bo co roku robimy kilka zamówień publicznych, ale też no, nie możemy być do końca pomocni, bo niestety, niestety jesteśmy jakby drugą instancją odwoławczą i pewne nawet przepisy nam nie zezwalają na to, żeby czynnie uczestniczyć w pewnych czynnościach, ale no, jestem bardzo wdzięczny za pomoc w tym przedsięwzięciu tutaj lokalnego jakby, może nie tyle co biznesu, tak, ale lokalnego urzędu pana prezydenta. Dziękuję panie prezydencie za to, że pan umożliwił swoim pracownikom tą pomoc. Szanowni państwo, tak jak powiedziałem, jesteśmy zadowoleni z tego, że pewien etap został osiągnięty. Mamy nadzieję, że niebawem zobaczymy już koparki na placu budowy. To też będzie już duże wydarzenie. Ja powiem ze swojej strony, no, jako Komenda Wojewódzka musimy, tak? Jesteśmy zobowiązani do nadzoru nad inwestycją. No i też będziemy myśleli dalej, aby robić wszystko, może z panią minister, aby ta budowa została zakończona w terminie, a na to są jeszcze potrzebne określone środki. Będziemy naprawdę się o te środki starać, aby tutaj naprawdę strażacy mieli godne warunki służby i pracy. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję przede wszystkim tutaj pracownikom cywilnym, funkcjonariuszom Komendy Miejskiej w Grudziądzu za te, takie wyzwanie i zaangażowanie się w ten cały proces budowy. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Pani bardzo. Szanowni państwo, w imieniu swoim oraz w imieniu pani minister Gębickiej serdecznie dziękuję za zaproszenie na tą piękną uroczystość. Jest to moment niezwykły, bowiem takie wydarzenia nie zdarzają się nawet co roku. Bardzo się cieszę, że te środki rządowe trafiły właśnie do mojego rodzinnego miasta Grudziądza. Miałam też okazję tutaj uczestniczyć w praktykach studenckich w Komendzie Miejskiej, także znam ten obiekt, wiem, że jest potrzeba budowy nowej komendy. Bardzo się cieszę, że strażacy będą mieli takie warunki. Jest to inwestycja duża, ale wierzę w to, że dzięki wsparciu pani minister Anny Gębickiej, dzięki zaangażowaniu Komendy Wojewódzkiej, pana komendanta, uda nam się tą inwestycję ukończyć planowo, w terminie. Inwestycja ta będzie przebiegała sprawnie, bez żadnych większych przeszkód. I zapewniam też, że wsparcie z naszej strony będzie zawsze. Także życzę tutaj owocnej pracy firmy budowlanej, ale też drodzy strażacy, cieszę się, że w końcu doczekacie się takiego obiektu. Doczekacie się takiego obiektu, gdzie będziecie mogli ćwiczyć swoje umiejętności, wypełniać swoje zadania, bo wszyscy wiemy, że wykonujecie ciężką pracę i gwarantujecie nam wszystkim bezpieczeństwo. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie. Szanowni państwo, ja też bardzo się cieszę, że ta inwestycja wstępuje w kolejny etap, etap realizacji. Oczywiście to jest bardzo ważne z punktu widzenia miasta, bezpieczeństwa mieszkańców, także poprawy tej infrastruktury dla państwa, dla strażaków i z tego bardzo się cieszę, ale ta inwestycja doskonale się też wpisuje w odmianę wizerunku tego kwartału miasta, bowiem to nie jest tylko budowa strażnicy, ale to jest też budowa łącznika między ulicą Łyskowskiego a ulicą Karabinierów. To jest budowa nowej hali dla hurtu tego spożywczego, dla naszej giełdy hurtowej. To w całości, te wszystkie inwestycje naprawdę zupełnie odmienią tę część miasta i to bardzo, bardzo się z tego cieszę. I cóż, dziękuję za tą taką dobrą współpracę, za tą determinację, którą macie w realizacji tej inwestycji. Rzeczywiście nie jest łatwo, wszyscy o tym wiemy, ale do tej pory dawaliśmy radę i myślę, jestem przekonany, że ta inwestycja będzie postępowała zgodnie z harmonogramem. Tutaj też w dalszym ciągu deklaruję wsparcie moich służb, wszystkich ich
tych z urzędu i z naszych spółek podległych. Grudziącki Park Przemysłowy rzeczywiście operuje platformą zamówień publicznych i tutaj jakby było rzeczą oczywistą, że jeżeli możemy tylko podzielić się swoim doświadczeniem, to to robimy i bardzo się cieszę, że dzięki temu też udało się tą skomplikowaną procedurę przejść tak dosyć sprawnie. Więc bardzo jeszcze raz dziękuję. No, życzę też wykonawcy, żeby tutaj natrafił jak na najmniejszą liczbę jakichś problemów, bo to też różnie bywa, ale myślę, że wykonawca jest też sprawdzony i że ta inwestycja, tak jak powiedziałem, pójdzie zgodnie z harmonogramem. Bardzo dziękuję.